Skierowane na południe oszklone pomieszczenie to eksperyment. Ku zaskoczeniu wszystkich, znajdzie się tu otwarta kuchnia. W części gościnnej będą dwie sypialnie. Po schodach można będzie wejść na ogromny, umeblowany taras. To najładniejszy dom dla emerytów, jaki widziałem. Koszt budowy wyniesie 250 tysięcy funtów. W Wielkiej Brytanii Gil i Hillary mogliby o tym tylko marzyć. Widzę, że dom wtopi się w krajobraz, ale będzie przy tym nowoczesny. Ściana szkła to coś nietypowego. Jesteśmy w Hiszpanii. Chcecie być Brytyjczykami, którzy postawili na wzgórzu dziwną budowlę? Zapowiada się ciekawie. Nikt nie wie, jak to wszystko będzie wyglądało. Wykonawca uważa nas za wariatów. Poważnie? Tak. Nic dziwnego, że bierze ich za szaleńców. Wszystkie domy mają grube ściany i małe okna chroniące przed upałem. Gil i Hillary wybrali oszklony dom, który latem zmieni się w szklanie. Mam nadzieję, że budowa się powiedzie, bo projekt bardzo mi się podoba. Oby wpasowali się w tutejszą estetykę. Przyznam, że Gil to odważny facet. Gil i Hillary wrócili do Anglii, a prace ruszyły pełną parą. Fundamenty będą płytkie i wzmocnione stalą, tak jak ściany. Na południu Hiszpanii istnieje ryzyko trzęsień ziemi, a dzięki stali beton będzie mocny i giętki. Piętro musi być potężne. Gil i jego syn Matt prowadzą pracownię